Odcinek długości 2,4 metra podzielono w stosunku 2:3:5. My musimy obliczyć długość najdłuższego z wyznaczonych odcinków. Pierwsza rzecz, jaką tutaj będziemy musieli zrobić i jaką zawsze praktycznie powinno się robić w zadaniach, gdzie podany jest jakikolwiek stosunek, to zapisać ten stosunek przy wykorzystaniu niewiadomej, na przykład niewiadomej x. Mianowicie, długości tych trzech odcinków, które są w stosunku 2:3:5, możemy zapisać w taki sposób, że ten najkrótszy odcinek ma długość 2x, ten średni odcinek ma wówczas długość 3x, a najdłuższy odcinek ma długość 5x. Wszystkie te trzy odcinki łącznie tworzą odcinek o długości 2,4 metra, zatem możemy teraz napisać równanie, ułożyć równanie, sumując długości tych trzech odcinków i pisząc, że w sumie mają mieć długość 2,4 metra. Zatem napiszmy, że jeżeli do najkrótszego odcinka, czyli 2x, dodamy ten średni odcinek, czyli 3x, i jeszcze dodamy najdłuższy odcinek 5x, no to w sumie utworzymy ten początkowy odcinek, który potem pocięliśmy, który miał długość 2,4 metra, no i otrzymaliśmy proste równanie z x do rozwiązania. Sumujemy x po lewej stronie, 2 plus 3 to jest 5 plus jeszcze 5, czyli tutaj mamy 10 x, no i to się równa 2,4. Dzielimy obustronnie to równanie, dzielimy stronami to równanie przez 10, otrzymując, że x jest równe 0,24. No i teraz, gdy już wiemy, ile wynosi x, no to możemy policzyć długości każdego z tych trzech odcinków. Nas proszą o obliczenie długości najdłuższego z odcinków, czyli tego odcinka, który sobie oznaczyliśmy przez 5x. Zatem liczymy, ile jest on równy. 5x to się równa i podstawiamy pod x wyliczoną wartość. 5 razy 0,24 to się równa 1,2. No i pamiętamy, że wynik nam wyszedł tutaj w jednostkach w metrach, ponieważ ta liczba 2,4 była podana właśnie w metrach. Jeżeli teraz byśmy chcieli zamienić ten wynik na decymetry, no to pomnożylibyśmy go razy 10. Na centymetry, żeby zamienić go na centymetry, to trzeba pomnożyć razy 100, no bo w metrze jest 100 centymetrów. No i na przykład właśnie w centymetrach byśmy otrzymali wynik 120 centymetrów ma ten najdłuższy odcinek. Czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu było A.